Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj pokażę wam bardzo śmieszny bug na mapie The Mirage, którego pojawienie bardzo mnie dziwi. I dziwi mnie też fakt, że Volvo jeszcze tego nie naprawiło jakimś update'em. Ale jak sami zobaczycie, pokazali mi to znajomi z serwera, na którym gram i którym się opiekuję, Max Play Hardcore. Podchodzicie tutaj do ściany na kucaku, puszczacie kucanie i ten gzymsik taki niewidzialny, który tutaj się gdzieś znajduje, blokuje was, że po prostu dalej kucacie, mimo że puszczacie ten przycisk. Teraz trzymając strzałkę do przodu i naciskając skok, wchodzicie w ścianę. I jak sami widzicie, widać tutaj cały bomb site B, widzicie, czy ktoś podkłada bombę. Widzicie tutaj dżunglę, nawet pewnie przeczuwam, gdyby się dobrze ustawić, bo można zajrzeć nawet na bomb site A. No ale mniejsza. Podobno można nawet przez to strzelać. Gdzieś pewnie tutaj, tutaj lub tu, a nas tak naprawdę stąd nie widać. Bardzo szybko też, gdy coś zobaczymy, można tutaj być zwiadowcą, i gdy coś zobaczymy, można bardzo szybko wyjść bez żadnych skakań i tak dalej. Także mam nadzieję, że usunie to Valve jak najszybciej, a po prostu im więcej filmików będzie się pojawiać z tym bugiem, tym szybciej zareagują.